2021 restauracja Akindo Sushiro doszła do wniosku, że jest mało ludzi na Tajwanie mający w imieniu czy nazwisku słowo łosoś. W marcu wprowadzili, że każdy ze słowem łosoś w imieniu czy nazwisku może ugościć siebie i czworo znajomych, najeść się sushi po uszy i za całość zapłacić śmieszną sumę. Firma nie spodziewała się, że nagle ich restaurację zaleją dziesiątki ludzi. Jak się okazało, masowo Tajwańczycy zaczęli zmieniać swoje imię, a wina spoczywa po stronie urzędu. Na Tajwanie bowiem wyrobienie nowego dowodu kosztuje tylko $3. Łatwo ludziom wyobrazić sobie, że rozpędzony meteor pędzący w przestrzeni kosmicznej niszczy któryś z naszych ziemskich satelitów. Jak się okazuje, nie jest to taka łatwa sprawa. Zdarzyło się tak tylko raz, w 1993, kiedy zniszczeniu uległa satelita Olympus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mówią, że zawód amerykańskiego prezydenta jest najniebezpieczniejszym zawodem na świecie. Dowodem na to może być rok 1912. Ówczesny prezydent Theodore Roosevelt został postrzelony w klatkę piersiową. Ten, nie zważając na okoliczności, otrzepał się i stwierdził, że nic mu nie jest i nie ma powodu do paniki. Następnie wstąpił na mównicę, gdzie przemawiał 1,5 godziny, podczas gdy po koszuli płynęła mu krew. Szacunek się należy. Większość krajów świata w historii, jeśli usiłowało powiększyć swoje terytorium, napadało sąsiadów. Jak dane nam zostało się przekonać, ze zmiennym powodzeniem. Islandia również powiększa swoje terytorium, ale inaczej. Kraj rośnie o 5 cm rocznie z powodu ruchomych płyt tektonicznych. Wiemy, że delfiny są inteligentnymi zwierzętami, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że dzielimy z nimi taką samą cechę. Jesteśmy jedynymi stworzeniami, które uprawiają seks w ramach pocieszenia. I pomyśleć, że ze wszystkich zwierząt to świnie mają półgodzinny orgazm. Amerykański Uniwersytet w Michigan stworzyło mający 0,3 mm długości najmniejszy komputer świata. Waży mniej niż ziarenko ryżu. I pomyśleć, że ENIAC, pierwszy komputer na świecie, miał powierzchnię 10 na 17 metrów i ważył 27 ton. W temacie samobójstwa naukowcy wyłapali pewien paradoks. Choć to kobiety planują samobójstwo 3 razy częściej niż mężczyźni, to jednak mężczyźni popełniają je 3 razy częściej. Komórki w naszym ciele podlegają stałej wymianie. Każdy z nas za 7 lat czy co 7 lat składa się z nowych komórek. Komórki przestają się wymieniać po śmierci, czyli nie rosną już nam paznokcie ani włosy po tym, jak umrzemy. Średnio raz na miesiąc gdzieś na naszej planecie jest źle wydawane niemowlę. W tym sensie, że trafia nie do tych rodziców, co trzeba. L-cysteina między innymi utrzymuje w ciele prawidłowe stężenie cukru. Jest też używana do wypieku pieczywa. Okazuje się, że L-cysteina jest pozyskiwana z ludzkich włosów. Maki Kaji jest nazywany ojcem chrzestnym sudoku. Wdzięczny mu może być przemysł ołówkowy. Odkąd spopularyzowano sudoku, sprzedaż ołówków wzrosła o 700% w skali globalnej. W Indiach prostytucja jest nielegalna. Zdaniem władz jednak jakieś 3 miliony ludzi uprawia ten zawód, a w wielu częściach Indii seks z prostytutką jest tańszy niż kondom. Dane nam było poznać jedno z najstarszych gatunków wczesnych ludzi. Australopithecus afarensis. Prawem znalazcy jest nazwanie swojego znaleziska. Grupa paleontologów postanowiło swoje znalezisko nazwać Lucy, bo ich ulubioną piosenką była Lucy in the Sky with Diamonds Beatlesów. Z radioaktywnością możemy obcować na co dzień. Radioaktywne są orzechy brazylijskie, potrafią pobierać z ziemi promieniotwórczy rad, banany, promieniotwórcze związki w nich występują naturalnie, cyrkonie, ulegają napromieniowaniu w reaktorach chemicznych, żwirek dla kotów, bo jednym z jego komponentów są pierwiastki uranu i toru, papierosy, mogą zawierać radioaktywny izotop 210 polonu, czy niektóre porcelanowe protezy, sztucznie zabarwiane uranem dla uzyskania blasku. Nie wiadomo co gorsze, czy to, że naukowo udowodniono, że nieustannie 0,7% populacji Ziemi jest pijana, czy to, że człowiek średnio 30 lat denerwuje się na członków swojej rodziny. Prosta czynność ogrzania jednej filiżanki kawy wymaga tyle energii, ile potrzeba do krzyczenia non-stop średnio przez 8 lat i 7 miesięcy. W temacie energii pozostając, energia jednej bomby atomowej jest równa ilości gazu, gdyby człowiek non-stop pierdział przez 6 lat i 9 miesięcy.
W Indiach krowy mają swoją kartę praw. Wszystko, co pochodzi z krowy, jest uważane za magiczne, święte i uzdrawiające. Konstytucja zobowiązuje władze do ochrony krów. W temacie Indii pozostając, w Mumbai, według Światowej Organizacji Zdrowia, poziom zanieczyszczonego powietrza ponad dwukrotnie przekracza maksymalną dopuszczalną granicę. W Mumbai samo oddychanie w ciągu jednego dnia jest tak, jakby człowiek wypalił 50 papierosów. Kosmonauci wychodzą w przestrzeń kosmiczną w kombinezonach nie bez przyczyny. Brak ciśnienia powietrza spowodowałoby, że człowiek by eksplodował, zanim by zdążył się udusić. Do tego w przestrzeni kosmicznej wyjątkowo niebezpieczne jest promieniowanie UV. Może doprowadzić do choroby popromiennej, raka i uszkodzenia komórek mózgowych. Skuteczność prezerwatyw wynosi 98%. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 7 tysięcy sportowców zużyło w 12 dni 100 tysięcy darmowych prezerwatyw zapewnionych przez wioskę olimpijską. To znaczy, że około 2000 sztuk mogło być nieskuteczne. Zimna woda jest cięższa od ciepłej. W wysokiej temperaturze cząsteczki wody drgając odsuwają się od siebie. Tym sposobem woda zwiększa swoją objętość, robi się mało gęsta i w efekcie jest lżejsza. Zdaniem naukowców 4 na 5 kobiet nosi nie taki rozmiar stanika jak powinny. Ten źle dobrany element garderoby może powodować schorzenia kręgosłupa, dolegliwości układu pokarmowego, oddechowego, a także skórne. Uczelnia, do którego chodził Lord Byron, nie zezwalała na wprowadzanie psów. Żeby zrobić na złość uczelni, kupił niedźwiedzia. Usiłował go zapisać na studia i do tego spacerował z nim po uczelni na smyczy, tak jak psa. To, że CIA potrafi wpaść na nietuzinkowe pomysły, wie każdy. W pewnym momencie zastanawiało się, żeby nad rosyjskimi siłami zbrojnymi zrzucić potężne ilości kondomów rozmiaru XL. W zamyśle chciano wpędzić żołnierzy w kompleksy. Jeden z największych i najważniejszych dzienników w Ameryce jest The New York Times, kształtuje opinię milionów Amerykanów. W 1939 roku przewidywał, że ludzie przestaną oglądać telewizję z braku czasu. W ciągu ponad 80 lat przeprowadzono badania nad ponad 200 tysiącach strusi. Okazuje się, że potrafią biegać szybciej od niektórych koni, samce strusi potrafią zaryczeć jak lew i nie odnotowano ani jednego przypadku, by którykolwiek schował głowę w piasek. Mówią, że dominujemy w świecie zwierząt. Nie inaczej. Świnie nie potrafią fizycznie spojrzeć w niebo. Słonie są jedynym ssakiem nie potrafiącym skakać, a krowa co prawda potrafi wyjść po schodach, ale już zejść nie potrafi. W nietypowy sposób homary oddają mocz. Sikają ze swoich twarzy. Taki to sobie wymyślili sposób na przyciąganie innych homarów. Wrony potrafią rozpoznawać ludzkie twarze i pamiętają je przez całe życie. Sprawa dotyczy wrogów. Zatem jeśli się wronie nadepnie na odcisk, lepiej jej drugi raz nie spotkać na swojej drodze. Leniwce potrzebują 2-4 tygodni na strawienie jedzenia. Mają najwolniejszy system metaboliczny spośród wszystkich ssaków. Krokodyl nie potrafi poruszać językiem ani żuć. Jego soki trawienne są tak mocne, że ze wszystkim sobie poradzą. Mogą nawet strawić stalowego gwoździa. Świnki morskie i króliki nie pocą się, tak samo jak świnie, które właśnie z tego powodu taplają się w błocie, żeby jakoś się ochłodzić. Serce krewetki mieści się w jej głowie, nie bez przyczyny. Z powodu otwartego układu krążenia, nie mając tętnic, ich organy bez ładu i składu pływają bezpośrednio we krwi. Zdrowy dorosły człowiek powinien spać po 6-8 godzin dziennie. Najkrócej ze wszystkich ssaków śpią żyrafy, niecałe 2 godziny na dobę. Najdłuższym snem mogą się pochwalić misie koala, 22 godziny na dobę, czyli nie przesypiają 2 godziny. Naukowcy zbadali goryle z zoo w Lincoln Park. Aby kontrolować ich rozród, podawano im pigułki antykoncepcyjne. Okazuje się, że te działają na goryle tak samo jak na ludzi. Amerykańskie nagrody muzyczne Grammy wprowadzono w czasie, kiedy uważano, że muzyka rockowa jest groźna. Pod koniec lat 50. dyrektorzy obawiali się rock'n'rolla i chcieli bronić muzyki lepszej jakości. Adolf Hitler za młodu palił około 2 paczki papierosów dziennie. Rzucił po czasie nauk, stając się zagorzałym przeciwnikiem tytoniu. Nakłonił swoje otoczenie do rzucenia nałogu, a każdemu, komu się udało, wręczał złoty zegarek. Jako że nie cierpiał tego procederu, wprowadził 2 ustawy kategorycznie zabraniające palenia w miejscach publicznych.
Walt Disney, jeden z najbardziej kreatywnych ludzi w historii, za młodu został wyrzucony z gazety, w której pracował. Właściciel wytłumaczył, dlaczego wyrzucił Walta na bruk. Disney, jego zdaniem, był pozbawiony wyobraźni i nie miał dobrych pomysłów. Rosja ma aż 11 stref czasowych w obrębie kraju, ale tylko jednego nieroztropnego prezydenta. 2/3 populacji na świecie nigdy nie widziało śniegu. Co ciekawe, mianem cudu określa się opady śniegu w takich krajach jak Portugalia, Hiszpania, Malta czy Irlandia. Obecnie Facebooka, czy tam Xa, używa tyle osób, ile zamieszkiwało Ziemię w 1945 roku. 2 miliardy 200 milionów ludzi. W 2020 tyle osób na świecie nie miało dostępu do wody pitnej. Jeden dzień na Ziemi trwa dłużej niż jeden rok na Wenus. Na Wenus temperatura powierzchni wynosi niemal 500 stopni Celsjusza. Ciśnienie ponad 100-krotnie przekracza ziemskie i padają non-stop kwaśne deszcze. Zdaniem naukowców, życie na powierzchni Wenus nie jest możliwe. Możliwe jest za to w atmosferze. Wydry spędzają całe życie w wodzie. Potrafią zapuścić się w głąb oceanu, nawet na 180 km, a do tego podczas snu trzymają się nawzajem za łapki, żeby nie odpłynąć od siebie. Istnieje więcej możliwości ruchów w szachach niż atomów we wszechświecie. Według szacunku we wszechświecie jest do 10 do potęgi 82 atomów. Możliwości ruchu w szachach jest nawet 10 do potęgi 123. Chcieliśmy podać, że co czwarty Rosjanin poniżej 55 roku życia umiera z powodu spożywania alkoholu. Dane pochodzą sprzed 2022 roku. Według najpopularniejszych opinii w 2050 75% ludzi będzie mieszkać w miastach. Budynki będą sięgały nieba, ulice będą siedmiopiętrowe, a przechodzenie od budynku do budynku będzie możliwe dzięki podniebnym chodnikom. Do tego będzie można swoje wspomnienia i myśli zapisać na twardym dysku. W 2023 liczba ludności świata osiągnęła 8 miliardów. Na naszym ciele znajduje się więcej organizmów żywych niż ludzi na Ziemi. Każdy z nas gości u siebie jakieś 39 miliardów drobnoustrojów. Jeśli walić głową w ścianę godzinę, spali się 150 kalorii. Po 5 godzinach spali się 100 gram masła. Gdybyśmy słyszeli dźwięki poniżej 20 Hz, usłyszelibyśmy kurczenie się naszych własnych mięśni. Jedi jest oficjalną religią coraz większej ilości ludzi. W samej Wielkiej Brytanii wyznawców jest niemal 400 tysięcy. Coca-Cola wrzucona do wody zatonie, natomiast Cola Light unosi się na powierzchni. Wynika to z faktu, że cukier jest cięższy niż słodzik. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.